Pogoni za szczęściem. Cześć! W mediach masowego przekazu często mówi się o tym, że w życiu najbardziej liczy się to, aby być szczęśliwym. Tylko co to tak naprawdę oznacza? Według Margaret Lee Randbeck szczęście nie jest stanem do osiągnięcia, ale sposobem podróżowania. Nazywam się Jakub Cygan. W dzisiejszym filmie opowiem o drodze, jaką każdy z nas przebywa w poszukiwaniu szczęścia. Zastanów się, czy po przebytej kłótni z bliską osobą potrafisz się odciąć i powiedzieć sobie: nic się nie stało, mogę iść dalej? Czy po stresującej rozmowie o pracę umiesz od razu wyłączyć lęk i przestać rozmyślać nad dalszymi skutkami? Oczywiście, że nie, bo w życiu posługujemy się różnymi emocjami, które są nam równie potrzebne do funkcjonowania, co radość i poczucie szczęścia. Bez lęku łatwiej byłoby nam zapominać o zobowiązaniach. Bez smutku nie moglibyśmy w pełni przeżywać straty, czy analizować swoich porażek i wyciągać z nich wniosków. Złość chroni przed przekraczaniem naszych granic, natomiast wstyd przed przekraczaniem norm społecznych. Te wszystkie uczucia są tymczasowe i chwilowe. Nie musisz w codziennym życiu ciągle się uśmiechać czy pałać nieskończoną energią. To normalne i potrzebne, aby odczuwać również inne emocje, takie jak smutek, rozpacz, złość czy frustrację. To my sami tworzymy definicję naszych emocji, określając, jak się w danym momencie czujemy. Nie zostaliśmy wyposażeni w wyłącznik emocji. Nie możemy jednym ruchem wyciszyć karuzeli myśli, ani nagle rozluźnić się naszego ciała. Emocje pojawiają się na skutek naszej interpretacji różnych bodźców. Często nie zależą od nas, a raczej od okoliczności, z którymi na co dzień się spotykamy. Możemy jednak zauważać, w jakiej sytuacji się pojawiają oraz obserwować, jak przychodzą i odchodzą. Warto pozwolić sobie na odczuwanie każdej z emocji, bo to pozwoli na lepsze zrozumienie siebie oraz łatwiejsze przeżywanie nawet tych najbardziej kryzysowych momentów w naszym życiu.